Hej ekipa, witam was z Tonią. Witam was ponownie we Frostpunk 2. Tak, mocno was przeciągnąłem po ostatnim epizodzie. Już miało być Winterhome, ale musiałem dopiąć to wszystko do ostatniego miejsca, do ostatniego momentu. I słuchajcie, mamy to wszystko ogarnięte. Jak widzicie, tutaj są miejsca z balonami. Tutaj mamy te wszystkie punkty. Tutaj faktycznie ten świat, słuchajcie, teraz mega jest odsłonięty, mega tutaj wszystko widać, każde połączenie, nawet najmniejsze tutaj wydobycia, tutaj naprawdę jest to świetnie wykonane. Jak tak sobie obserwuję, co jeszcze tutaj możemy zbadać, jakie miejsca zbadać, gdzie widzimy faktycznie obóz wokół statku i ten statek faktycznie tutaj się znajduje. I co jeszcze tutaj możemy zrobić, na przykład tą wypalarnię węgla, to naprawdę wszystko jest, słuchajcie, nawet bym sobie jeszcze zobaczył tą wioskę wielorybów, tutaj mamy w tym miejscu, jak wygląda ten zamek, bo mnie zastanawia, jak właśnie wygląda ta miejscówka, choć nie, przepraszam, to jest statek, to nie powinien być statek, z tego co pamiętamy, z opisu, to miało być miejsce, pałac zimowy, to dlaczego to jest statek? Nie rozumiem tego aspektu, natomiast no, jak widzicie, tak tu właśnie jest. Tutaj mieliśmy jeszcze, właśnie tutaj sugerowaliście, żebym po tych automatonach się przeszedł jeszcze, bo tu mamy 4 rdzenie, mamy 1200 siły roboczej. Mógłbym to wziąć, zaryzykować, jeszcze się z tym waham, bo może się coś wydarzyć, że nagle nasi ludzie będą przestać pracować, ale wydaje mi się, że chyba faktycznie tutaj trzeba będzie to pociągnąć. Natomiast tutaj, słuchajcie, na pewno chcę tych ściągnąć, bo to jest nowa siła robocza i będzie nam łatwiej to wszystko ogarnąć. Najpierw tylko weźmiemy troszkę, opróżnimy magazyn z węglem, bo przyznaję, tego się zrobiło faktycznie dużo tutaj. Dobra, słuchajcie, nie powstrzymywać więcej, już mnie nikt nie zatrzyma, uderzamy na Winterhome. To jest dzisiaj epizod, który ma być w 100% na Winterhome skupiony, więc mamy. Zwiadowcy donoszą, że w dolinie pełno jest toksycznych wyziewów. Unoszą się one z rozpadlin, które mogły powstać wskutek jakiegoś dużego wybuchu. Nawet wiemy, jakiego wybuchu. Chcę uczynić ten teren bardziej przyjazny, moglibyśmy wywołać lawinę, którą przykryłaby część szczelin. To jednak oznaczałoby, że technologiczne zasoby miasta zostaną pogrzebane w śniegu i ziemi na zawsze. Jeśli chcemy uzyskać dostęp do podstawy zniszczonego generatora i wydobyć rdzenie, musimy zburzyć ruiny i jeszcze bardziej rozkopać ziemię. Gdy nasi kolejnicy dotrą do na miejsce, potrzeba będzie decyzja. To bardzo niebezpieczne miejsce, lepiej się przygotujmy. Zyskaj dostęp do mnóstwa zasobów i mamy geotermalne źródła, słuchajcie. I wymaga tylko jeden rdzeń. Wysyłamy kolonistów. Powrót do Winterhome. Zejście do doliny Winterhome będzie ogromnym wyzwaniem. Będziemy musieli przekierować zasoby, siłę roboczą oraz naszą wagę z Nowego Londynu. Czy na pewno chcemy się tam wybrać? Tak, jesteśmy gotowi stać z czoła tym wyzwaniom. Zaakceptuj w pełni. Wyślij kolonistów Winterhome. Zarządco, radykalna grupa wychodząca z frakcji Reformatorzy wyszła z propozycją, sugerują, aby kluczowi członkowie frakcji wierni zostali włączeni do grupy kolonistów, którzy wyruszą do Winterhome. To wierni są źródłem niezgodnym w Nowym Londynie, mówi jeden z członków frakcji Reformatorzy. Zadbaj, aby najbardziej zagorzali z nich dołączyli do głównej grupy kolonistów Winterhome. Kiedy znikną, Nowy Londyn będzie wolny od protestów. Ale te protesty nam kasę dają. Halo, no to jak? Musimy wysłać grupę, która wykona pracę Winterhome. Rekrutuj kolonistów sprawiedliwie, ze wszystkich, niezależnie od przynależności. Koniecznie uwzględnij przywódcę frakcji. Grupę pozostałych kolonistów dołączą znani prowokatorzy z frakcji wierni. Wszystkie zamieszki w Nowym Londynie zostaną stłumione. Ale my nie mamy zamieszek tam, halo! Zdecyduj później. Dobra, ja sobie zobaczę jeszcze, jak to wygląda sytuacja w Nowym Londynie. Jak zadowolenie we frakcjach panuje. Ej, wy jesteście na złoto, nie czepiać się. Co wy się czepiacie, kurczę? Dzień 500. To jest dzień, słuchajcie, żeby wyruszyć na kolonii. Nie ma. Nie ma odwlekania. Tydzień 500, dzień pierwszy. No teraz już drugi, ale przeskoczyło nam. Tak, zaakceptujmy i nie zmieniamy. Sprawiedliwie. Wszyscy sprawiedliwie, słuchajcie. I poszła grupa. Ile im to w ogóle zajmie? To jest dobre pytanie. Zajmie wam to 12 tygodni. Ło, panie! To jakbym wiedział, to bym was wcześniej może wysłał. No ale słuchajcie, przynajmniej mamy... Miało mieć mniej ludzi? Gdzie są ci mniej ludzi? Halo? Miałbyś was mniej. Dlaczego was jest nam do tyle samo? Nie rozumiem. Nie rozumiem, skąd się to wzięło. No ale dobrze, właśnie. Tutaj miały być tematy budowane, węzeł kolejowy. Ostatnia rzecz, z którą mieliśmy tutaj do czynienia. Czyli wszyscy...
Niech będą Nowolondyńczycy, zbadajmy koncepcję, że to będzie ich pomysł. Tak, popierają wszyscy, więc jak najbardziej, słuchajcie, mamy działania. Przygotowujmy Interhome do kolonizacji. O, poszła grupa i finalnie co? Ta grupa nie poszła? Nie rozumiem. Nie rozumiem, co tu zaszło. Tutaj wydobycie chciałem jeszcze zwiększyć. Ewentualnie, chodźcie, mamy ludzi, dlaczego tego nie robię? Bo może dlatego, że nie potrzebuję finalnie jakoś tego. Nie czuję tej potrzeby teraz, słuchajcie, naprawdę nie czuję tej potrzeby takiego ciśnienia, że na te zasoby rzucać się. Jak to się mówi? Szczerbaty na suchary. Więc jakoś tak do mnie to nie trafia ta gigantyczna potrzeba tych zasobów. Zgarnę, bo może się okazać, że jednak to jest mylne pojęcie moje jakieś. Mimo wszystko tutaj działamy. Kolejne prawa jakieś chcemy. Nowe prawa dostępne. Super, jakieś prawa miasto, co się blokowało. Alkohol, miejskie sklepy. Tutaj mamy przestępczość, zakaz alkoholu, prohibicja, jak widzicie. No to wiecie, racja alkoholu. Radzi pocielenie, małe dawki alkoholu są dystrybuowane razem z racjami żywnościowymi. O proszę. Prace społeczne. Tutaj chcieli czas eksploracji. No, sądzę, że to można uchwalić zmienie. Zapotrzebowanie ciepło spada. Przychody ciepłownik, zwolnienie z prac społecznych. Przychody, ciepłowniki, zaproponuj, zdecydowanie tak, słuchajcie, negocjuj. Z kim mogę negocjować? O, z wami mogę. Zbuduj centrum odzysku. Fabryka przetwórca kompozytów. O, w końcu byłoby ropa i 300 materiałów by szło. Użyj sfinansuj projekty. No nie, to według mnie choroba wzrasta. Choroba leku wzrasta. Produkcji materiałów, ale może te prefabrykaty, bo ja tych złóż tamtych mam. Dobra, wiecie co, to ja sobie to zbuduję. Centrum odzysku może być. To jest tanie, a to jest tylko 48. Mam nadzieję, że starczy. No, żeby nie było sytuacji takiej jak ostatnio, nie? Że ja tutaj... No, dawaj, 2, 3. No, dziękuję. Już miałem takie, wiecie, że znowu mnie oszukają. Ale teraz, słuchajcie, przychody ciepłowników mamy na poziomie 59. Miejsce sklepy monopolowe 49, dzwonię z prac społecznych 37, wiece 4, jaskinia barena 2, dzielnica centralna 9. Jak dla mnie super. People of the city, your council has voted. Więc to, co mieliśmy na Frostlandzie odkryć, to odkryliśmy. Złamana obietnica! Leżąco przedstawiciele społeczności Frostlanderzy są wściekli na to, że przepis wsparcia ekspedycji przestał obowiązywać. Pragnę ci przypomnieć o złożeniu im obietnicy uchwalenia tego przepisu. Twoja obietnica zapewniła ci przychylność jej członków. Od kiedy wycofałeś się dane słowo, wzmogła się jej wrogość. Obiecaj? Nie! Ignorujemy. Jak dla mnie ta opcja już nie jest właściwa. Ja się dogadam jakoś inaczej. Ja wam coś danego dam, zbierz fundusze, zabieram wam fundusze, co? Dam wam coś innego, przyznaj głosowanie. Proszę, macie kolejne głosowanie z mojej strony. A i tak centrum odzysku wam zbuduję, więc proszę nie marudzić. Centrum przemysł, centrum odzysku chcieliście, to proszę. To wam postawię nawet. O, żeby nie było, że nie macie. Mam nadzieję, że nie zaprowadzą coś tam, nieważne. W każdym razie tempo spalania węgla jest minimalne. Tutaj mamy, no jeszcze ekipa jest w drodze, choć o dziwo mają tutaj. To bardzo im to idzie powoli. To mogę wyłączyć, bo tak jak powiedziałem, tego nie potrzebuję, tylko chciałem mieć fakt połączony. Natomiast słuchajcie, mogę teraz popracować nad tym, żeby tu faktycznie piece hutnicze pracowały. Ulepsz osadę. Sądzę, że mimo wszystko ja bym stąd pozbierał zasoby. 292,4 miliona. Słuchajcie, odpalamy tu. Tutaj oczywiście nie mogę nic zrobić, ale mamy zasoby. Więc tych zasobów nam nie brak. Nie jesteśmy na plusie. Jedynie co domów brakuje, a te domy zawsze gdzieś tam brakowało. Choć z drugiej strony jakbym ulepszył tutaj, to bym miał mniej ludzi potrzebnych w tym. Ale z drugiej strony ja będę do tutaj chciał ich wysyłać. I wypełniono obietnicę, zaufanie rośnie. No już lepiej się czujecie? Już Frostland lepszy? Lepszy Frostland? No to fajnie. To bardzo cieszę. Natomiast słuchajcie, ja żeby nie przedłużać, przyspieszam naszą eksplorację. Bo nic tak naprawdę w tym momencie się już tutaj nie będzie działo. Do momentu, aż nie zbadamy Winterhome. Ekipa dochodzi do Winterhome. Swoją drogą nie wiem, czy zauważyliście, bo tutaj pewnie mało tych zbliżeń na Winterhome było, że faktycznie nawet ten szkielet Winterhome
przypomina nam stare czasy z DLC Upadek Winterhome. Faktycznie był taki wysunięty kamień w tych terenach i faktycznie to Winterhome tak się prezentowało. No i chyba dotarliśmy, słuchajcie. Mamy działanie. Los Winterhome, kluczowy wybór. Ekspedycja dotarła do przeklętego miasta Winterhome. No faktycznie przeklęte, jest faktycznie ten wielki kamień, który się znajdował. Więc to się wszystko zgadza z tym dodatkiem upadku. Rdzenie ukryte pod ruinami mogłyby posłużyć do dalszego ulepszenia generatora Nowego Londynu, aby dostarczyć taką ilość ciepła, o jakiej nawet nie marzyliśmy. Aby dotrzeć do rdzeni, musielibyśmy zniszczyć ruiny i rozszczepić podłoże. Potem pozostaje tylko szybko wydobyć rdzenie, zanim toksyczne gazy sprawią, że Winterhome na zawsze stanie się miejscem nie do zamieszkania. Innym rozwiązaniem jest zatkanie szczelin, z których wydobywa są toksyczne wyziewy, aby na zawsze pogrzebać w podziemiu większość rdzeni. Moglibyśmy wywołać lawinę, która zasypie pęknięcia, a następnie w szybkim tempie uszczelnić pozostałe otwory. Po wszystkim w tym miejscu mogłoby powstać nowe miasto, które napędzałoby nasz rozwój. Nasza decyzja ukształtuje równowagę sił pomiędzy frakcjami reformatorzy a wierni. Wydrąż Winterhome, czy wierni zaprobują, reformatorzy nie zaprobują. Wysadź ruiny w powietrze, potrzebujemy więcej rdzeni, aby zmodyfikować nasz generator. No nie, my chcemy słuchać i się rozwijać, zasiedlić. Zamieść szczelin, jeśli uda nam się to osiedlić, żadna zamieść nie zagrozi nam wszystkim naraz. Więc oczywiście ten kierunek, tak jak zdecydowaliśmy, wierni nie doczekają się przyszłości, o której marzę. No ale nigdy im nic nie obiecywałem, żeby nie było. Jednak cały czas tutaj trzymam swój kierunek, tak jak zaplanowałem. Jest. Oczyściliśmy. Winterhome skolonizowano. Rozdział czwarty. Zachłanność. I mamy to, słuchajcie. Teraz pora na pauzę. Zasiedlanie Winterhome. Przekształcenie Winterhome w miejsce zdatne do zamieszkania będzie ogromnym wyzwaniem. Z istniejących źródeł wciąż wydobywają się toksyczne wyziewy. Jeśli uda nam się zamknąć, te źródła gazu przestaną zagrażać kolonistom. Musimy jednak działać szybko, zanim poziom gazu osiągnie śmiertelne stężenie. Rozumiem. I mamy faktycznie informacje o gazach Winterhome, czyli faktycznie tu są problemy, jest poziom zatrucia, jakieś choroby. Całe szczęście jesteśmy przygotowani chyba na chorobę, tak mi się wydaje. Choroba niewielka, spadek, więc jak widzicie wszystko mamy ładnie ogarnięte. No jak te choroby tutaj będą, nie widzę jeszcze nic z tego. Czwarty, siła robocza, materiały, czyli widzicie tutaj faktycznie ciepełko. 46 tygodni zwiększy toksyczność do poziomu katastroficznego. I patrzcie, faktycznie ten gaz tu jest. Dobra, widzimy. Wykorzystaj wszystkie źródła toksycznych gazu za pomocą dzielenia filtracyjnych oparów. Czyli musimy tu działać, ale... Zniszczyć Winterhome, gdzie w tym sens? No nie, właśnie, gdzie zniszczyć w tym? Jaki sens? Słuchajcie, ale teraz tak, musimy dobrze rozdysponować zasoby. Czyli to, co tu produkuje, idzie do Winterhome, do ruin, więc przegrupowanie. Fajnie nawet skręca ten nam zasób, podoba mi się to. I teraz tak, odpalamy także żywność, bo mamy zwiadowców do tego. Nie, Nowy Londyn, stary, no, ruiny Winterhome zbieramy, więc odpalamy także w tym kierunku. Więc ruiny Winterhome powinny mieć zasób i właśnie jednego i drugiego, więc dostępne są zasoby. Mamy mnóstwo żywności, mamy zapewnić za 15 tygodni, tutaj mamy za 4 tygodnie. Dobra konsumpcyjne trzeba będzie troszkę podesłać naszym. Więc stary ten może nie, raczej tutaj musimy podsyłać. Więc tych dóbr więcej musimy jeszcze wytworzyć. O, tak będzie dobry podział. No i słuchajcie, wysyłamy trochę węgla. Wysyłamy trochę węgla z naszego magazynu. Mi się wydaje, że plus 200 spokojnie może być. Ropy na razie nie będę potrzebował, choć ropa też może się przydać, bo tam przetwarzanie, gdyby troszkę było potrzeba, to przynajmniej z magazynu nam spadnie, bo i tak mamy przepełnione magazyny. Nie jest troszkę tutaj wpada tego. Dobra, mamy to, przeniesiemy zasoby, to jest chyba dobrze ustawione, wydaje mi się, że tak, jak najbardziej. Więc teraz tylko domostwa budować i zobaczymy, jak to w ogóle wszystko wygląda. Jest teraz pod X-em, nie mam możliwości X-owania, chyba że nie muszę ruszyć.
Dobra, chyba tutaj teraz mogę. I teraz zobaczmy, jak to wygląda. A jest, lodołamacz szybki. Grupa robotników z ciężkim sprzętem rozbija lód. Toksyczne gazy Winterhorn mogą zranić lub potencjalnie zabić niektórych z nich. Oj, to nie bardzo. Wyposaż ekipę łamaczy lodu w ciężki sprzęt z zaawansowanymi urządzeniami ochronnymi zapewnia bezpieczeństwo. Ale słuchajcie, jaka jest różnica? 600 sił roboczych, zgadza się. Tu mamy ogromną ilość ciepłowników. Różnica. Faktycznie się warto było zaoszczędzić. Ale prefabrykatów, jakie ogromne liczby. Wow. No to słuchajcie, sporo. Ale w takim razie lodołamacze bezpieczne, bo nie chcemy mieć żadnych strat po stronie naszych. Tutaj, czyli tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, to byśmy mieli, ale to jest sześć, ale szybkie by nie miały osiem? Halo? Czy szybkie nie miały osiem tego działania? Czemu nie mogę podpiąć? Halo? Coś się zacięło? Czekajcie, lodomat szybki. Czegoś mi brakuje. A teraz. A jeszcze 6. O kurczę, a było 8 bodajże. Chyba, że słuchajcie, czegoś tu nie rozumiem. Nie, dobra, lecą bezpieczne. Oczywiście, za chwilę tutaj w tym terenie, bo widzę, że tutaj tak samo mamy tu czaszki, tu. Więc trzeba faktycznie tam cisnąć. Bezpieczne. Ale teraz się zastanawiam, czy nie mogłyby tu na przykład automatony wjechać? 3, 3, 4, 5, to jest 6 i mamy do tego dostęp, ale to jest tylko ciepło, 80 milionów, ładnie. Choroba, niech to robią i my, słuchajcie, budujemy się już. Dzielnica mieszkalna, ale poczekajcie, właśnie, moment. Wracamy na chwilę do Nowego Londynu. To Nowy Londyn mnie jedną rzeczą interesuje, słuchajcie, teraz... Tak sobie myślę, bo przecież my mieliśmy coś o automatyzacji produkcji. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja wiecie, 22 na plusie, więc faktycznie ludzi nam stąd zabrało. A wierni, no... Ich sprzeciw wobec kierunku miasta adaptacja. No, przepraszam. Tutaj była ta struktura. Co to jest? Wypływania węgla? Nie, centrum odzysku to nie było to. Gdzie to było? Gdzie ja to widziałem? Centrum odzysku to nie jest to. Gdzie jest ta struktura? Kurczę, no była ta struktura, jest to. Fabryka automatyzacji sił roboczych. Zakład produkujący zaawansowane maszyny, które mogą przejąć kontrolę nad operacjami w dowolnym obiekcie. Czy ja teraz jak to odpalam, to nie mogę... A to jest tylko tu. Chyba, że... Słuchajcie... Ja muszę tutaj budować na tym terenie. Czyli poczekajcie, jak teraz wrzuciłem... No nie. Ale to może... Nie wiem, dobra, słuchajcie, na razie buduję mieszkalną. Na razie buduję mieszkalną. Zobaczymy z tego wynika. Ojej, to jest jaka toksyna. Faktycznie. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, lecimy z tym. I tu dalsza zabudowa. A tylko tu zablokuję ich na wszelki wypadek. Nie chcę. Raz, dwa... No, bez takich. Więc tutaj bym was raz... 2, 3, 4, 5, 6. Znowu robimy to samo co poprzednio. Działania znane nam są. Choć z drugiej strony bym jednak chyba robił tą akcję. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Tu już mam dwie dzielnice. Budujemy to. Niech ogarniają. Dobra, lecimy z tym, słuchajcie. Lecimy z tym koksem. Reformatorzy sprowadzą zagładę na nas wszystkich. No bez przesady. Już odpalamy grzejnik, tak? Mamy paliwo, ale to ropę spalamy. Nie mogę tego przestawić? Jakoś chyba nie bardzo. Dobra, grunt, żeby bezpiecznie leciało. Pod X-em. A siły robocze. Czy ja muszę tutaj jeszcze ludzi dorzucić? Czyli wiecie co? Ja jednak to zrobię. Postawię sobie przemysłową, żeby zrobić sobie tą fabrykę siły roboczej. Bo to daje nam 1600 sił roboczych, 60 ciepła, więc ja muszę tylko to postawić. Niech to ogarną, niech postawią tę zabudowę. Ja faktycznie postawię, bo nam siły robocze, żeby w ogóle rozwijać to, potrzeba. O kurczę, to przemysłówka to musi postawić. 114 sił roboczych, no budować, działać. No, zrobiło się ciekawie. W końcu, słuchajcie,
w końcu są wyzwania, ale warto było zainwestować, warto było zbierać surowce. Mamy jeszcze 6 rdzeni, tu już wiecie, mamy magazyny, za 2 tygodnie tu się przepełni, ale to spokojnie, jak na wojnie, mamy tu wszystko ładnie ogarnięte. I będzie tylko zimniej, a widzicie, jeszcze będzie zimniej nam tutaj. Więc musimy faktycznie mieć tutaj odpowiednie złoża. Musimy na tym pracować, ale faktycznie dobrze, że mam tą technologię zbadaną. Teraz sobie tak myślę, że faktycznie to mega mi przyspieszy rozwój i szybko to Winterhome zbudujemy. Swoją drogą, patrząc tutaj jeszcze, mamy tutaj zasoby, tutaj mamy parę. Tu są 5 rdzeni, proszę. Tu mamy kolejne 5 rdzeni, tu mamy rdzenie, no. Tu mamy mnóstwo zasobów i jeszcze jest węgiel. No ja się cieszę. Ja się bardzo, słuchajcie, z tego powodu cieszę. Niech tylko tutaj te domy budują, skończą. Mamy to. Przemysłówka. Tu muszę troszkę te ekipy zmniejszyć. 500. Liczę więcej. O, teraz muszę przemysłówkę postawię. I przemysłówkę postawię finalnie chyba nawet tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chyba, że tutaj jak mamy zasoby, wydobycie, to się chyba nie będzie to gryzło, co? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, cztery, pięć, sześć. Może się to nie pogryzie z przemysłówką, ale wiem, że przemysłówkę postawiamy pilnie, więc proszę to ogarniać. Już tylko 16 domostw brakuje, ale to szybko możemy rozwinąć. Bo to jest dyszka z jednego, dyszka z drugiego, choć wolałbym chyba trzecią dzielnicę, która się wzajemnie będzie dogrzewać. Oj tak, to będzie dla nas bardziej opłacalne. No lodołamacze, do roboty, szybciej. Choć widzę, że te bezpieczne lodołamacze są strasznie, strasznie powolne. To boli, no niestety to boli. Ale grunt, że mamy, słuchajcie, zdrowotnym tutaj. Zimno, piec w Winterhome. Oczywiście tak, musimy inspekcję robić cały czas. Już mam 210 zasobów, jak widzicie. Centrum załadowane tutaj. Mogę zawsze te zasoby nadmiarze gdzieś kierować. Tutaj mamy na minusie. Tu mogę coś wysyłać. Tutaj też mamy pozapychane. To nawet nie ma co, słuchajcie. Nawet nie ma co gdzie wysyłać. Mamy tyle dobroci tutaj. Tutaj mogę trochę tak przystawić. Tu ropa nam schodzi. Jak z tym węglem stoimy? 350, 395. O, i słuchajcie, to jest dobry motyw, żebym w końcu tą ekipę ściągnął. Pamiętam, że tutaj była. Tu było 100 węgla. 3 rdzenie. No i o to właśnie nam chodziło. Bardzo fajnie. Jak tam Nowy Londyn? Spokojnie. Jak na wojnie, co? Mamy to. Mamy to, słuchajcie. No ci są średnio zadowoleni z naszych tutaj. Im spada. Trzeba będzie po prostu złożyć obietnicę. Fabryka odmrożonej siły roboczej. Dobrze się składa. Dobrze się składa. Bo ja to chcę postawić. Bo mam nadzieję, że nie obrażam się, że to postawię gdzie indziej. Bo akurat chcę tutaj, w Winterhome to postawić. Więc ciśniemy, słuchajcie, nie przestajemy, ciśniemy, nie przestajemy marzyć, działamy, Winterhome! W końcu odbudujemy to, co powstało po starych dziejach, pamiętamy z DLC, jak to tutaj się działo, że tam były wybuchy, tam się działo, uciekaliśmy z tego Winterhome. DLC serdecznie zapraszam, prawy górny róg, świetne, świetna historia. A tutaj co mamy za wydarzenie? Charlotte Bones, mieszkanka kolonii, obmyśla plan. Cholerni reformatorzy zawsze potrafią sprawić, żeby zarządca słuchał ich pomylonych pomysłów, przez co miasto się stacza. A teraz doszło jeszcze do Winterhome i szaleństwo zagraża bezpieczeństwo nas wszystkich. To nie może dalej tak trwać, ktoś musi coś z tym zrobić. Próbowaliśmy rozmawiać, teraz nadeszła pora na działania. Wściekli członkowie frakcji wierni zamierzają sabotować działania Winterhome. Co? Jakie sabotować? Ja się nie gadzę. Nie ma sabotażu, tutaj wspólne dobro miało być. To żeby aż tak uderzyć w nas? No nie. Co to ma być? Faktycznie, słuchajcie, się tutaj mocno popsuło. Dajmy wam przyznać głosowanie. O. Może tak poprawimy trochę? Kurczę, wiecie co? Choć przyznaj głosowanie trochę im poprawiło ogólnie. Nie podoba mi się ten kierunek, co oni tutaj wymyślają.
Ruiny Winterhome, lecimy. No, nie fajnie. Nastawienie się zrobiło negatywne do naszych tutaj działań. A nie o to chodziło. Widzę węgiel przepalany, dobrze. Teraz budujemy, słuchajcie, to co chcieli. NK. Mamy to. Sesja rady, zaraz, moment. 3000, to zaraz wysyłamy tutaj. Budujemy to, automatyczna siła robocza. Mamy to, budujemy. Sesja rady, co tam w radzie? Przyrost poproszę, przybysze wpuszczają wszystkich. Nie przykusujecie tego. Ja negocjuję, żebyście nie wpuszczali w ogóle. Żeby to wam nie przeszło. Choroba lekko spada. Wieża filtracji mchowej. O, to może być z degradacją dobre. To ja to zbuduję, bo będę miał to miejsce, żeby to postawić. Wiemy gdzie. Ale właśnie. O nie, wspólnoty. Negocjo, to nie miał być za. To nie ten kierunek. No i żebym se popsuł, słuchajcie. Ja chciałem przeciw zrobić. No to popsułem. Głosujemy. Popsułem. Wspólnota, wpuszczamy wszystkich. Wiecie co teraz będzie, nasze miasto się potężnie rozwinie. Wieni się zadowoleni pewnie teraz moją pomyłką. No od razu lepiej, no słuchajcie jak nastroje. To wiecie co, skoro tak, to ja mam dużo rdzeni. Co tu się dzieje znowu? Złamana obietnica. Zarządca, przedstawiciele społeczności Frostlanderzy są wściekli na to, że ostatnio wyburzyłeś budynek cieplarni na bioodpady. Przecież postawiłem wam, o co chodzi? Obiecałeś niedawno zbudować budynek tego rodzaju, skałeś znacząco. No i postawię wam kolejne, kurczę jak się burzą. Ale słuchajcie, piece chłodnicze ulepszamy. Tutaj skierujemy tych ludzi. Mamy tutaj, słuchajcie, mamy ogarnięte, choć dużo zasobów, ale przynajmniej ludzi zabieram stąd. Jakieś rozwiązanie zastępcze, tak? Mamy to, tu Hot Springs, właśnie miałem sprawdzić, czy Hot Springs, tak? Ulepszyłem, no to w sumie wszystko. Dobrze, a jak te dobra? Kończą się, nie kończą się? Słuchajcie, to się trzyma fest. Oczywiście powiększenie byłoby więcej, ale no, nie mamy chyba potrzeby aż tak rozwijać. To miasto Tesli, mógłbym ludzi tu skierować. Dwa rdzenie. Kurczę, ale mamy trzy rdzenie, to ja nie chcę tego teraz tak o, wyrzucać, o. Bo trzeba. Dobra, mamy to. No, słuchajcie, 36 tygodni. Wypełniono obietnicę w Wiedniu. No i już się poprawiło wam? Już, w porządku? No to dobrze. O, a gdzie się podziały te dwa? Zautomatyzowany lodołamacz? Grupa zautomatyzowanych maszyn ścieżki sprzętem kruszy lód i przygotowuje się teren. O kurczę, nie dość, że tańsze. Wow. To ja myślałem, że tylko tutaj sobie zwiększę mieszkalne. Słuchajcie, mega. Trzy, patrzcie, tutaj trzy dajemy. I tutaj trzy. Tu muszę tu skręcić, żeby tu nie blokować rozwoju. A tu muszę iść chyba w ten teren niechcący, ale to jest tylko jeden. Kurczę, ale to weszło fajnie. Ej, no to lecimy tymi lodołamaczami w takim razie. Według mnie na cito. A to bardzo długo zajmuje to przekopanie się. Kurczę. Trochę za długo wam to schodzi, nie sądzicie? A tu mogę kopać? Raz, dwa, trzy. Aha, bo to jest do tego, to nawet chyba nie mam tej technologii. Dobra, to ja się muszę wstrzymać się. Cieplarnie nad odpadem, wieżą chować, to wszystko zrobimy. No ale jak widzicie, no potężny. No to ja myślałem, że tylko mogę budowlę. Wow. No to dobra nasza, słuchajcie. Dobra nasza. Dobrze jest. Zobaczymy. Natomiast słuchajcie, lecę do Nowego Londynu, bo tam muszę pobudować rzeczy, bo ci mi żyć nie dadzą przecież. Bioodpady, tak. No to ciśniemy tutaj. Proszę, macie to. Adaptacja zwiększa się bardzo dobrze. A tu jacy niezadowoleni. Wiecie co?
Co mogę wam dać? Co ja mogę wam obiecać, tego nikt wam nie da. Przyznajmy wam głosowanie, poprawi się wam relacja. No właśnie, niech się Frostlanderzy teraz wypowiedzą. A tutaj jak to? Mogę z tą straż już posiągnąć, czy jeszcze? O, mamy 8, dziękuję. Jeszcze od was chcę zebrać. Potem, gdzie to jest? Sfinansuj, złóż obietnicę. O, słuchajcie, mamy to, ładnie, 131. Dziękuję, od razu lepiej. Musimy dotrzymać obietnicę. No i już, Frostlanderzy są bardzo zadowoleni. Wracamy do naszego Winterhelm. I, o, co się dzieje? Sabotaż Winterhelm. Zarządco niektórzy kolonicy przekonali przez wierni zaczęli sabotować nasze działania. Grzebią przy maszynach i niszczą różne konstrukcje. Noż. Możemy wybudować wieżę strażniczą, aby przywrócić porządek, a niektórzy reformatorzy sugerują bardziej radykalne podejście. Proponuję wyprowadzenie prawa eksperymenty na przestępcach. Uważam, że to nie tylko wspomoże nasze wysiłki, ale również pokaże kolonistom, że lepiej italik skupić się italik. Ach, te błędy. Na pracy niż na buncie. Napięcie między wiernymi a reformatorzy wzrosną. Napięcie wzrasta. O, to nie chcemy zwiększać jeszcze bardziej, więc tutaj ogarniemy. Dwie wieże strażnice obserwacyjne. Okej, czyli musimy badać technologię. No dobra, to budujemy. Czyli jednak to musimy wdrożyć. Obserwacyjne, czyli pilnie. Przestępczość lekko spada. No to ciśniemy to. No ale według mnie to jest to. To właśnie tak powinno być. Ok, kolejna działalność mamy, więc możemy ludzi też tu poprzerzucać, jakby była potrzeba. A my się kopiemy dalej, rozumiem. Ok, dawać mi lodołamacz. No dawać ty mi. Ojojojojojojoj, wyszła mi chcący. Już. No, nie tu, tylko miał być X. Lecimy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, słuchajcie, dobry kierunek. I tu już budujemy fabrykę, mamy odpady, 100 materiałów, mamy to, spokojnie. Raz, dwa, trzy i ciśniemy, i budowamy. I już działamy. Ma być tego mniej. Degradacja, czyli muszę zbudować jeszcze te filtracyjne. I wieże jeszcze jakieś. Reformatorzy zdychną, konflikt narasta. Zarządco, odkryliśmy splądrowane zapasy. I marzenie umarło. Rdzenie zniknęły. Już nigdy nie poczujemy prawdziwego ciepła. Wyryte na ścianach magazynów, a zaraz potem śmierć frakcji reformatorzy. Trzech naszych pracowników nie zgłosiło się do swojej zmiany. Wiadomo, że byli członkami frakcji wierni. Wywołującymi bójki w głośno wyrażającą swoją nienawiść do naszych działań. Tutaj, w Winterhelm. Ich los został teraz powierzony Mrozowi. Musi mieć oczy szeroko otwarte na brutalnych radykałów. Konflikt między reformatorzy a wierni narasta, gdyż osiedla się w Winterhelm, że przepaściło ich marzenie o stworzeniu ciepłej oazy. Rozumiem. Słuchajcie, wierzę, ale tutaj trzeba będzie. To skoro tak, to my musimy te dzielnice poszerzać. Ale tutaj nie mogę. Tylko mogę, poczekajcie, mogę tylko to rozszerzyć. Raz, dwa, trzy. Żeby budować wieżę, to tak samo tu muszę rozszerzyć. Raz. Może w tym kierunku bardziej. I tak tamci już są zablokowani. Zróbmy w taki sposób. Niech to rozszerzają. No, powiem wam szczerze, ciekawi się robi. 6 tygodni na zabudowę. Ja lecę do Nowego Londynu zobaczyć, co tam się dzieje. Jeszcze. Tylko tak, Nowy Londyn to jest tu. I tu chcieli od nas. Outsiders idling, do not be upset. Be proud. Our city is a beacon for the destitute of the Frostland. Dokładnie. Mamy wsparcie, a nie pomagać sobie. Teraz chodzi tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie będzie sześć. O, i tutaj mamy kolejne miejsce dla naszych mieszkańców. Wydaje mi się, że tu trzeba by blok postawić, tak mi się wydaje. Albo wiecie co, napięcie, tak? Wzrasta.
Poczekajcie, jakbym zapauzował. Na chwilę zapauzujemy. Czwóreczka. Piątka to są materiały, żywność, siła. Okej, okay, ósemka. Tutaj tak, ale. Podstawowa gospodarka. Ja zastanawiam się te napięcia. Czy ja mogę to jakoś załagodzić? Pamiętam, że mieliśmy tę logistykę. Mieszkania. Ciasty blok mieszkalny, aktywności. Wieża filtracyjna mchowej. To chcemy zbudować. Bo mamy spełnić. Opracuj budynek strażnicy obserwacyjne. Tak, to pracujemy. Osada robotnicza. Ciasny blok, wydobycie. Nie. Przemysł też to nie było. Osada robotnicza. Logistyka. Nie, to gdzie to jest? Chyba, że to było pod... A właśnie, arena walk. Sąsiedztwo spada napięcie w sąsiednich dzielnicach mieszkalnych. Okej, mieszkalne, czyli tutaj mogę napięcie zmniejszyć. O, to by ładnie pomogło. To by, słuchajcie, ładnie pomogło. Trzeba by porzucać tego napięcia. Ja tutaj myślę, jak to zrobić, żeby faktycznie to miało wydźwięk właściwy. O, i tutaj będzie chyba dobrze. Dwie dzielnice tu łapię, czy jedną w końcu, bo nie widzę tego. Kurczę, to się strasznie zasłania. Tylko jedną. Ajajaj. O, za to tu. Słuchajcie, ja tu stawiam arenę. Kolejną stawiam, widzę. Arenę walki, napięcie musimy zmniejszać, bo tam się robi niefajnie. Chyba, że centrum komunikacyjne. Wzrasta zaufanie sąsiednich dzielnic w mieszkańcach. Zaufanie? A to tylko, że mamy, ale ja wolę arenę mimo wszystko. Bo to widzę, konieczne będzie wręcz. O, tu ładnie by to weszło. Tu też byłoby pięknie, no ale widzicie, że nie wszędzie mogę dogodzić. Tu tak, tu tak, tu tak. Kurczę, że się tak porobiło niefajnie. Nie podoba mi się. Sytuacja jaka zanikła. Wynikła. Postaw. Jeszcze jedną arenę. Najwidoczniej musimy tych mieć aren postawionych. Bo jak widzicie, zrobiło się bardzo, bardzo nieciekawie dla nas. Tu trzy. Dlaczego to tak łapie głupio? O, ale tu złapię komplet. I proszę, areny rozstawione po osiedlach nie powinny. A, jeszcze tutaj mam osiedle. Przepraszam, przepraszam. Tu jeszcze mamy arenę do postawienia. To też się przyda, tego co widzę. Mam przynajmniej nadzieję, że się jakoś wcisnę z tym. Tak pobudowałem, ja tylko nastawiony byłem na spokój. Okej, tu stawiamy i tutaj miałem wstawić żywność. Ale mamy, słuchajcie, tyle żywności, że nie muszę o to dbać. Ewidentnie. W tym momencie. Choć tą mieszkalną mogłem tu postawić. O! Jak sobie mogę poradzić? Dobra, stawiamy tutaj kolejną. I miejmy nadzieję, że napięcia jednak się wyrównają. Ja się chciałem tu na Winterhome skupić, a tu nie da się tak. Po prostu się, słuchajcie, nie da tak. Oni tutaj ewidentnie coś kombinują, żeby nam przeciwdziałać. Okej, okay, sesja ekspedycji wsparcie. Tu się buduje. Zobaczymy, czy tam zagłosują. Niech sobie głosują jak chcą. Ja się w to już nie wtrącam, bo wsparcie ekspedycji mi niepotrzebne jest. W żadnym wypadku. Natomiast tutaj widzę, już zaczyna się, słuchajcie. Już nam dewastują. Co za łobuzy. No nie może być. Nie może być. Tak nas tu próbują podgryzać. Okej, okay, pierwszy poziom filtracji powinien zejść. Tak. Mamy do znacznego już tutaj ogarnięte. Czy mogę tym już kopać coś dalej? Tutaj raz, aha, tu nie mogę przekopać. Tutaj się nie mogę, dopóki tutaj się nie podepnę. No, będzie ciężko zdążyć. Coś czuję, 27 tygodni. No nie wiem, nie wiem. Ale widzę, że jednak zasobu muszę wysyłać tutaj więcej. Stąd. Więcej ropy. Mamy mnóstwo ropy. Troszkę węgla.
I mamy wszystkie dobra. Dobra, mamy to, coś znowu się dzieje. Przekręci reformatorzy siedzą na swoim tronie, którzy ocieka naszą krwią i trzymają się na naszych barkach. A my co? My pracujemy, harujemy, babramy się w bocie w imię marzenia, które nie jest naszym udziałem. A niech im żarcie w gardle stanie i niech spłoną razem swoim patentycznym ideałami. Oby tylko mógłbym być tylko świadkiem. Napięcie pomiędzy frakcjami reformatorzy wierni wzrosta. I jeszcze bardziej. No bardziej się chyba nie da, nie wiem. Ale słuchajcie, budujemy te strażnice, która miała być, mieszkania obserwacyjna. Tutaj postawimy jedna. I słuchajcie, druga. Mamy to. Więc stawiamy te strażnice, mam nadzieję, że to ureguluje tematy. A, zbudować jeszcze filtracyjne. No jej, ojej, mieszkalną chcę tutaj jeszcze jedną wcisnąć, mimo wszystko, bo widzę, że się robi complication. Ale chciałem tą wyciągnąć. Nie wiem, czy się da. Tu się spiął z tą. A to, o, no właśnie, choroba momentalnie wskoczy tutaj nam. 4. I tak nie mogę się zbudować. Nie, przynajmniej nie w tym momencie. Więc robimy tak. Jakiś taki sygnał się tutaj pojawił. Jakiś pulsacyjny, nie wiem o co chodzi. Jak to się mogę budować? Tu mogę. Aha, bo tu muszę zacząć. Raz, dwa, trzy. 4, 5. Aha, tylko 3. To ja znowu będę chciał tak zrobić, żeby tu wyciągnąć 4, 5, 6. Żeby tu znowu jakąś dzielnicę wcisnąć. Skoro mamy się rozwijać także w tym mieście, i tutaj się rozwijamy jak najbardziej. Przemysłówkę jeszcze chyba jedną postawię. Tutaj ładnie czyści, ładnie filtruje, to mi się bardzo podoba. Na tym trzeba się skupić, 24 tygodnie słuchajcie, 24 tygodnie. Mam nadzieję, że zdążymy te wieże jeszcze dzisiaj postawić. I finalnie słuchajcie, zamykamy ten epizod tymi wieżami. Tam wieżą chowej to trzeba by degradację właśnie opróżnić. I powinno to wystarczyć, żeby troszkę uspokoić nastroje przynajmniej w Winterhome. Udało się zaspokoić spokoju Winterhome, przynajmniej na razie, to koniec sabotaży. Dzielnice nie będą już przynosić szkód związanych z działaniem sabotażystów. Jeżeli środki podjęte w celu zapobiegania sabotażystom zostaną zniesione, Winterhome ponownie będzie zagrożone zniszczeniem. No to słuchajcie, sprawa się nieźle skomplikowała. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć finalnie, czy uda nam się osiedlić w Winterhome, czy dojdzie jednak do czegoś poważniejszego, jakiejś większej eskalacji, to koniecznie obserwujcie kolejne epizody. Pamiętajcie o subskrypcji, nie zapominajcie także o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej!